Cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik, a to jest moja ulubiona azalea japońska. Jest to odmiana maruszka, wyhodowana w Niemczech w latach 70. Jak już mówiłem, jest to moja ulubiona odmiana i jest bardzo dekoracyjna, nie tylko w sezonie w połowie maja, kiedy kwitnie właśnie na ten piękny czerwono-różowo-karminowy kolor, ale także zimą. Jest to odmiana zimozielona. Latem, czyli w czasie sezonu wegetacyjnego, ma błyszczące, ciemno-zielone liście, które przybierają kolor brązowy zimą i właśnie jeśli posadzimy je w grupie z innymi roślinami zimozielonymi, wygląda atrakcyjnie i kolorystycznie nie tylko właśnie w czasie sezonu, ale także zimą, kiedy ten brąz liści bardzo ładnie kontrastuje z zielenią innych roślin. Jak każda azalia wymaga kwaśnego podłoża, lubię miejsca półcieniste i generalnie, jak mówię, jest bardzo, bardzo dekoracyjna, wdzięczna roślina, którą chyba każdy może uprawiać. Może być uprawiana również w pojemnikach, jako że ma dosyć zwarty pokrój i co mogę powiedzieć, gorąco ją polecam, naprawdę. Świetnie kontrastuje właśnie z innymi roślinami. Jak widzicie, mam ich kilka. Pozdrawiam gorąco. Cześć, pa, pa.